Topka w komach Escrep to jeden z głównych elementów. Dzięki wprowadzeniu w szablonie topa z trzeciego rozbudowanego widoku możesz wyświetlić w niej jeszcze więcej elementów, w tym informacje o dostępnych sposobach płatności i dostawy. Aby zdecydować o tym, jak będzie ostatecznie wyglądać Twoja stopka, przejdź do zakładki Wygląd sklepu, Ustawienia, a następnie do sekcji Nagłówek stopka. Kolejne grupy stron możesz dodać poprzez kliknięcie przycisku plusa Dodaj grupę stron. W następnym kroku uzupełnij nazwę dla grupy i zatwierdź przyciskiem Dodaj. Nowa grupa automatycznie pojawi się na liście. Aby ją edytować, wybierz ikonę kartki z długopisem, a następnie przycisk Dodaj stronę ze sklepu. Z listy dostępnych stron wybierz te, które Cię interesują i potwierdź wybór przyciskiem Dodaj stronę. Możesz zmienić kolejność poszczególnych stron w obrębie danej grupy, klikając na nie i przeciągając według własnych preferencji. Wszystkie zmiany zapisz dyskietką i powróć do poprzedniego widoku. Możesz również zmienić kolejność całych grup stron na analogicznej zasadzie jak poprzednio. Odwołania do portali społecznościowych niezmiennie edytowane są w sekcji Nagłówek stopka w wyglądzie sklepu. Logotypy operatorów płatności i partnerów logistycznych dodasz poprzez sekcję Banery znajdującą się w zakładce Wygląd sklepu Ustawienia, wybierając odpowiednio kafelek Logistic Partners dla dostawców i Payment Operators dla operatorów płatności. Adres e-mail widoczny w stopce pobrany zostanie automatycznie z zakładki Ustawienia, Ustawienia sklepu, sekcji Ogólne, Konto e-mail sklepu. Aby zmienić lub dodać numer telefonu, konieczne jest przejście do sekcji Dane sprzedawcy, Infolinia i pola Telefon. Po skonfigurowaniu wszystkich elementów, zapisaniu i opublikowaniu zmian, stopka będzie widoczna we sklepie. Estetyczna i przejrzysta stopka pozytywnie wpłynie na wizerunek Twojego e-sklepu. Dzięki niej klienci zyskają łatwy dostęp do niezbędnych informacji, co z pewnością usprawni sprzedaż i wygeneruje większy ruch na stronie.